Dzień dobry Państwu. Zapraszam przed akwarium z maluchami, które mają w tej chwili około tak pomiędzy 7, przepraszam, między 6 a 8 cm w żaglach. I powiem Wam, że te maluchy to jest taki fenomen w mojej hodowli. Cały czas staram się każdemu odławiać takie najładniejsze i wcale nie ubywa tych najładniejszych. Zobaczcie, sprzedałem stąd już połowę. No, wczoraj pojechała jedna paczka, 6 sztuk do Giżycka, do jakiegoś tam pana. A tych ryb nie ubywa. Mówię o tych takich ładnie wybarwionych. Wciąż ich przybywa. Takiego czegoś nie miałem nigdy. Powiedzmy, w takim naprawdę fajnym lęgu było takich ładnie wybarwionych jak te ze 30%. A tu mogę powiedzieć, że ładnie wybarwionych jest 99%. Znaczy, jaka ładna rybka. Cały czas wybiera najładniejsze każdemu. Przybywa im koloru. I rybki są zdrowe, ładnie rosną. Także mówię, ta para to jest taka prawdziwa para rozpłodowa dla mnie. Nigdy ich razem nie łączyłem, rodziców tych rybek. Mają około ponad 4 lata, mam jeszcze 4,5 może nawet więcej. Samiec pochodzi z Darka Pogorzelskiego z hodowli. A samica z moich ryb jest. Tej linii jeszcze najstarszej mojej, że tak powiem. Ona, ta samica była z połączenia matki z synem. Matka była tą protoplastką tego mojego rodu ryb. Ona była też taka ruda, na niej nazywałem. Nie była taka czerwona, była bardziej taka pomarańczowa, ale miała duże pokrycie. Ale tam nigdy nie wychodziło więcej jak 20-30% takich rybek. Ładnie ubarwionych, reszta to takie różne tam bywały. A te są naprawdę wyjątkowe. I wszyscy ci, którzy je kupili, są z nich zadowoleni, a te rybki dopiero pokażą swoje piękno całe, jak zaczną, jak będą miały wiek, powiedzmy 7-8 miesięcy. A żaden lęk mój nie był tak wybarwiony w wieku 3 miesięcy, jak są te. I za każdym razem, kiedy przychodzę, to coraz widzę ich więcej, takich, że tak ładnie wybarwionych. Jeszcze one, mówię, wybarwiają się z dnia na dzień. W tej chwili dostały, wróciłem z pracy, utarłem im mur szczuka. To z 15-20 minut i zniknie to, zależy na tym. Już rano też chyba dostały rybę, nie pamiętam już. O, tam jaki ładny czerwony żagielkiem jest jeszcze. No mój tych rybek przybywał, widzicie. To jest dowód na to, że te ryby nie będą pomarańczowe, tylko czerwone. Tu jest taka pięknie wywarwiona też samica. I chyba tutaj już wydaje mi się, że zostało więcej samic jak samców. Ale to dobrze, bo z reguły ludzie chcą więcej samic. Także jeśli ktoś chętny, mówi już w tym tygodniu nie, ale od poniedziałku mogę znowu wysłać. Bo tak jak mówię, wysyłam od poniedziałku do środy włącznie. Też ładny strzelony żaglem. Także zapraszam, jeśli ktoś jest chętny. Bo mówię, ryby kupywa, to jest zostało ich, nie wiem, może 50, więcej nie. Albo ich, no bo część tam przyniosłem do tego, tutaj było ze 120, przynajmniej więcej niż 120 pigara. Tutaj mogło być 150. A zostało, mówię, między 50 a 60. Także raz jeszcze, jeśli ktoś chętny, to proszę pisać, dzwonić, rybki są wystawione na Oliksie. A są naprawdę śliczne. Do każdej paczki staram się wybrać najładniejsze, a tych najładniejszych nie ubywa. To tyle, serdecznie pozdrawiam i życzę miłego południa.